O, chyba słyszeliście? O, o, chyba słyszeliście. Yeah. Klop, klop. Może skorzystajmy z tego, kurwa, jak to działa. Ja pierdzielę! O kurwa, stary. Dobra, zabijajmy stąd, bo ja nie wiem, czy to dobrze, że tu jesteśmy. W Polsce istnieje wiele nawiedzonych miejsc i budynków. Ale nie wiedzieliśmy, że trafimy do tak popielonego miejsca. Do nawiedzonego młynu w Śmiałowicach. Dolny Śląsk, okolice Wrocławia. To właśnie tu znajduje się młyn, który skrywa mroczne tajemnice. Tajemnice, które mogą mieć nawet ponad 100 lat, ze względu na to, że początki tego obiektu sięgają XVIII wieku. Niestety, do dziś nie udało się ustalić dokładnej daty budowy ani autora projektu. Jakie legendy skrywa to miejsce? Dziś wam o nich opowiem, dlatego witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale dokumentalnym na moim kanale, w którym poznacie historię tajemniczego młynu w Śmiałowicach. A wierzcie mi, to miejsce jest bardzo dziwne i wywołuje ciarki na ciele. Skąd to wiem? Posłuchajcie. Na początku 2022 roku postanowiłem wybrać się do opuszczonego młynu gospodarczego. Zapraszamy! Czuliśmy, jak ktoś nas dotykał. Po prostu jakby ktoś zbiegał po schodach na szybko, w naszą stronę. Bez kitu, czaskanie, jakby ktoś biegł. Będzie jak ten pasek, to jest ściągnięty przez nieznaną siłę. Dlatego wybrałem się specjalnie na Dolny Śląsk, w okolice Wrocławia, by przybliżyć wam historię tego obiektu, jego tajemnicze legendy, a przede wszystkim zapytać tutejszych mieszkańców, co wiedzą na temat dziwnych zjawisk, które mają mieć tutaj miejsce. Dlatego jeżeli lubicie tego typu filmy, zostawcie tutaj proszę polubienie tam na dole, wtedy będę wiedział, że takich materiałów chcecie więcej. Jeżeli jesteście nowi i nie subskrybujecie, wciskajcie ten czerwony przycisk tylko tam na dole, wtedy będziecie na bieżąco, a tymczasem poznajcie historię tego obiektu. Runy i znaki, które bez problemu jesteśmy w stanie znaleźć na wielu fotografiach przedstawiających to miejsce, które pojawiają się w internecie i potęgują uczucie tajemniczości i mroku. Czy dziwne rytuały lub obrządki miały tutaj miejsce? A może jakaś grupa satanistyczna chciała oddać cześć szatanowi? Wskazywać na to mogą te elementy rozwieszone licznie w tym pomieszczeniu na grubych belach. Co ciekawe, to nie są stare elementy. Jak widzicie, zostały stworzone ze świeżego igliwia. W takim razie ktoś odwiedza te pomieszczenie i wykonuje tutaj dziwne rzeczy. Pytanie tylko, po co? To pytanie intrygowało mnie bardzo mocno. Kto i po co umiejscowił tutaj tak dziwne elementy służące do jakiegoś rytuału? Postanowiłem znaleźć odpowiedź na to pytanie w internecie. Uruchomiłem fora, grupy na Facebooku, a nawet zapytałem was, moich widzów na Instagramie, co sądzicie na ten temat. Informacje, które udało mi się odszukać, są iście interesujące. Na zdjęciach podobno miał zostać uchwycony poprawnie namalowany pentakl, czyli biały pentagram naniesiony na jakąś powierzchnię. Na ścianie chyba też była próba naniesienia odwróconego pentagramu, ale tego złego. W końcu pentagram to nic dobrego, ale oznacza, że ktoś się bawił w magię. Odwrócona gwiazda ma podobno oznaczać kozę, czyli znak demona. Najbardziej sensowna odpowiedź pojawiła się jednak od Piotra, który zaznaczył, że patyczkowate laleczki są rodem z Blair Witch Project, bo tylko tam podobno takie runy miały się pojawiać. Interesujące, że wielu internautów zaznacza, że nie jest to przypadek, iż takie elementy się tutaj znajdują. Czy uda się nam rozwiązać tę zagadkę? Przekonacie się, gdy przeprowadzimy paranormalne śledztwo. Ła! To jest mega wciągające i zaraz do tego wrócimy. Bo tak samo mocno wciąga moja druga książka, Paranormal 2, która jest już dostępna i możesz ją zamawiać. Dlatego wbijaj na zizej.pl, bo czeka na ciebie 20 przerażających opowiadań. Po ogromnym sukcesie mojej pierwszej książki Paranormal, gdzie kupiliście ponad 10 tysięcy egzemplarzy, dając jej tytuł absolutnego bestsellera, za co dziękuję, możecie teraz kupić Paranormal 2, w której znajdziecie ponad 20 opowiadań.
Książka jest ponad dwa razy grubsza, gdyż ma 544 strony. Zawiera ilustracje, wybory zakończeń, a także konkurs, w którym, gdy rozwiążesz wszystkie zagadki prawidłowo, możesz wygrać 5000 zł. Wejdź na zizej.pl i zamów swój egzemplarz Paranormal 2. Udanych zakupów! Tak jak wspominałem, pierwsza wzmianka na temat młynu i w ogóle jego historii pojawia się w połowie XVIII wieku i mówi, że wtedy we wsi pracował młyn wodny. Młyn powstał zapewne w związku z rozwojem śmiałowickiego folwarku. Po raz pierwszy wzmiankę o nim można znaleźć dopiero w 1785 roku, kiedy to zakon opuścił już Śmiałowice, a zagospodarowany majątek należał już do jurysdykcji królewskiej. Z końca XVIII wieku pochodzi też pierwsza wzmianka o tym, że we wsi pracował młyn wodny. W połowie następnego stulecia, kiedy dobra śmiałowickie pozostawały w posiadaniu rodziny Parchewicz, do majątku oprócz młynu należał również browar i gorzelnia. Jednak wtedy młyn nie stanowił już części dóbr śmiałowickich, lecz należał do właściciela pobliskiego majątku w Siedlimowicach, Heinricha von Korn. Von Kornowie byli rodziną znanych wrocławskich wydawców, księgarzy i drukarzy, którzy chlubnie zapisali się także w historii naszego kraju. Byli właścicielami wydawnictwa Korn Verlag, jednego z najważniejszych na Śląsku, specjalizującego się w publikacjach o charakterze religijnym, muzycznym, regionalnym i naukowym, przeznaczonych głównie dla krajów Europy Wschodniej, a przede wszystkim dla Polski. Wydawali polskie podręczniki, a także uruchomili składy księgarskie w Warszawie, w Poznaniu i we Lwowie. Wiadomo, że ostatnim zarządcą, który był w posiadaniu młyna w Śmiałowicach, był Niemiec. Hermann Bruno Rosenbaum, który wraz z żoną Wilfriedę Vogt oraz dwójką małych dzieci, Wilfriedę i Sabinę, opuścili Śmiałowice w 1947 roku. W czasach powojennych. Od roku 1948 śmiałowicki młyn wszedł w skład Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego we Wrocławiu, należącego do państwowych zakładów zbożowych, które później zostały przekształcone w spółki akcyjne z udziałem Skarbu Państwa, a w marcu 1997 roku PZZ Świdnica S.A. ogłosiła upadłość, w wyniku czego w lutym 1998 roku młyn w Śmiałowicach został wydzierżawiony spółce z o.o. Mediagrant z siedzibą we Wrocławiu, zaś w roku 1999 spółka ta zakupiła młyn na własność. Jednak w 2003 roku młyn przeszedł modernizację i został częściowo młynem pneumatycznym. Niestety, nawet modernizacje i zwiększenie mocy produkcyjnej młynu nie pomogły. Niegospodarność i złe zarządzanie doprowadziły gospodarstwo, jak i całe przedsiębiorstwo do bankructwa. W lutym 2009 roku została ogłoszona jego upadłość, a 18 kwietnia młyn został przejęty przez syndyka masy upadłościowej. Niestety, dalsza historia młynu jest tragiczna. Przed ogłoszeniem upadłości jego właściciel zdołał doprowadzić do zupełnego zniszczenia zabytkowych maszyn i urządzeń młynarskich. Część z nich została całkowicie zdewastowana i wywieziona na złom. Część została sprzedana prywatnemu przedsiębiorcy z branży młynarskiej. Zburzone zostały także niektóre zabudowania gospodarcze. Młyn w Śmiałowicach bezpowrotnie przestał istnieć pod koniec lutego 2010 roku, gdy ostatnie młyńskie maszyny opuszczały teren młyna. Z informacji, do których dotarłem, młyn w 2011 roku miał zostać zakupiony przez państwa Annę i Grzegorza Gniadych, którzy mają w planach uruchomienie tutaj kompleksu hotelowo-parkowego. Czy tak też się stanie? Minęło 12 lat i póki co budynek jedyne co, to niszczeje. Co jeszcze jesteśmy w stanie dowiedzieć się o tajemniczym młynie? Przekonajmy się, wyjeżdżając na ulicę i pytając mieszkańców, co wiedzą na temat dziwnych anomalii, które tutaj występują. I chciałbym was zapytać, wiecie coś na temat młyna? No wiemy, jest opuszczony aktualnie. Działał prawdopodobnie do 2009 roku.
Do 2009. Tak, dokładnie. 2009, a od tego czasu niszczeje, nie? Do 2010 pamiętam. No tu ciężarówki stały ze zbożem, co nie? Bo tu wozili zboże i na mąkę. Działał prężnie, na całą okolicę dostarczał mąki. Dużo ludzi tu pracowało? Orientuje się pan? Dużo, ale to było to pokolenie starsze. Aha. No już w większości to już nie żyją. A ktoś się tym interesuje? Coś z tym planują zrobić? Czy to jest rudera i to raczej i tak będzie sobie niszczało? Nie, no jest to w prywatnych rękach, nie? Teraz coś się podobno tam ma dziać. Ktoś go w tej chwili tam... Kupił? Aha. Dzięki bardzo. Myślę, że ten właściciel, którego na pewno nikt tu nie widział, no nie wiem, kto go tu widział. Czyli nie przyjeżdżał? Nie, nie przyjeżdża. Może się interesował, może nie, ale były takie tak zwane pilnowanie, no nie wiem jak to, taki dozór. Ale że ochroniarz był, czy że tak, ktoś przyjeżdżał? Tak, a ochroniarz znaczy, był? Tutaj był z naszego terenu ochroniarz. Aha. No i to były takie dyżury, że tak powiem. Była tu ochrona? Coś na początku była, później już to wszystko. Bo właśnie pani nam powiedziała, że była tu ochrona. Na początku była, no. Ale kamer nic tam teraz nie ma, nic a nic. Teraz to nie słyszę, żeby ktoś tu chronił tę pozostałość po młynie. Często właśnie jak ktoś zajeżdża, to za chwilę, za kilkanaście minut będzie policja. Byliście kiedyś, eksplorowaliście? Byliśmy w środku, pewnie. Wiecie, gdzie są takie runy, te co na zdjęciach w internecie często się pojawiają? Nie. Nie słyszeliście o tym. Pokażę pani jedną rzecz, którą znaleźliśmy tam dzisiaj i chciałem się zapytać, czy coś pani może orientuje się? Nie. Takie pentagramy i to jest świeże tam na miejscu. No i mam znajomego, który był i mówił, że generalnie coś tutaj go wystraszyło. Chłopaki uciekali. Tak, nie słyszała pani nic za... Nie słyszała pani nic za ten temat? Nic, kompletnie. Chyba widziałem jego. Widziałeś to? To te dzieci po nocach chodzą potem, to no, był bardziej zesrany jak te dzieci takie po 7-8 no. lat. Czyli ty nic nie słyszałeś na ten temat? Nie, gdzie to? Za dnia to nic. A znajomi na przykład nie mówili czegoś, że coś dziwnego się dzieje? Dzieciaki, nie? Za młodu gadali, że coś jest boczne, ale czy jest? Kiedyś słyszałem tam jakieś dźwięki, byłem z kolegą. Mówię, jakieś dźwięki słyszeliśmy, ale... Myślałem, że ktoś po prostu chodzi i stamtąd poszliśmy, nie? Takie dziwne dźwięki były, jakby odgłosy czegoś tam. Kurczę, to już parę lat temu było. Jak byliśmy w młynie z kolegą właśnie, to było słychać nawet głosy, jakieś trzaski i też kroki nawet było słychać. A to byliście za dnia czy wieczorem? Za dnia nawet, ale to już się taka robiła szarówka, nie? I byliśmy pewni, że jesteśmy tam sami. No ja pytanie. Tylko pytanie o młyn chciałem zadać. Czy coś orientuje się pani, jeżeli pani stąd jest? W Białowicach. Dokładnie. Znałam panią, która mieszkała tam. Czy słyszała pani coś na temat tego, że jest to nawiedzone? Ta pani była chrześcijanką i na pewno nie powiedziała pani tego. A czy o takich lokalnych, bo tam na miejscu znaleźliśmy coś takiego, pokażę pani. Czy wspominała może na temat nie, czegoś takiego? No właśnie tam. Nie. I dlatego pytamy o to, nie. Bo i to jest świeże, niech pani zwróci uwagę, że to są... W ogóle była autochtonką, wie pan co to znaczy? Kim? Autochtonką. Nie wiem co to jest. No bo nie, pan widzi, to jest osoba, która tu się urodziła. Tak. Za czasów jeszcze niemieckich. Aha. No to i dlatego pani pokazuje, bo to jest świeże, nie? I dlatego się zastanawiamy, bo pytam lokalców. No mówię ci, tego nie było, byłem pół roku temu. I tego w ogóle tam nie było. Tych takich znaków, tych powieszonych na tym suficie, czy co to tam jest powieszone. Jak ty wychodziłeś tam ze znajomym, a ja rozmawiałem z tym twoim znajomym i on powiedział, że tego tam nie było. Zobacz. Tego tam nie było. Poważnie? Tego nie widziałem nigdy. To jest znym od nas? Tak. Pierwszy raz. Czyli tam... nie wiesz, kto to nie, kto może nie, za to już odpowiadać. Dawno tam nie byłem, odkąd się tam kawałek paliło. No właśnie to nie wiadomo, to tego nie wiem, kto mógł coś... Bo tu jest dużo na przykład młodzieży jakiejś u was w okolicy? Starsi się nam wykruszają niestety, a wnuczki takie małe, no to one jeszcze nie wiedzą o co chodzi. Część z mieszkańców potwierdza dziwne zjawiska występujące w młynie. Liczne rozmowy z lokalsami na ten temat utwierdziły mnie w tym, że to miejsce jest magicznie przerażające. Co dziwne, znalazłem też osoby, które nie do końca wiedziały, że taki młyn w ich okolicy istnieje. Pytam lokalców, co wiedzą, czyli wy nie wiecie? Nie. Okej. Nawet nie wiedziałem, że tak. Okej, spoko. Dobra, dziękujemy bardzo. Dzięki. Czy faktycznie osoby, z którymi rozmawiałem, nie miały pojęcia o historii tego obiektu? A może coś ukrywały? Mam nadzieję, że udało mi się przybliżyć wam częściowo historię tego dziwnego budynku, młynu, który podczas obecnej pory, tego mroku i zapadającej nocy wygląda fenomenalnie. Nie wiemy jednak, jakie skrywa legendy i czy uda nam się je rozwiązać. Pomimo tego, że zapytałem mieszkańców, co wiedzą na temat młynu, nie dowiedzieliśmy się wiele. Łukasz już tu był. Pojawi się i w nocy, bo przeprowadzimy tutaj paranormalne śledztwo. A zaczniemy od tego najbardziej porąbanego pomieszczenia, w którym znajdują się runy, pentagramy i inne dziwne elementy. Co uda nam się rozwiązać? Przekonajmy się.
Jesteśmy. Nastała noc, ze mną jest Karina, Kitaro i Łukasz. Jesteśmy w tym porąbanym pomieszczeniu i już wam mogę powiedzieć, że wydarzyła się anomalia związana z tą świeczką. Pamiętacie, gdy byłem przy tym pentagramie za dnia? Stały tutaj wszystkie świeczki. Tylko, gdy weszliśmy do tego pomieszczenia, świeczka znajdowała się w tym miejscu. Dlaczego? Świetne pytanie. Kitaro, jak myślisz? Ta świeczka była tutaj wcześniej. Dokładnie w tym miejscu. Ona, jak wyszliśmy, była tam, dużo chodziliśmy, tu rozmawialiśmy i ona nagle pojawiła się tu. Ale zauważyliśmy to dopiero po chwili, bo podczas przygotowywania się do przeprowadzenia tutaj początku śledztwa, do tego, żebyśmy odpalili sprzęt, wtedy był wyłączony, rozmawiałem z Łukaszem, spojrzałem w dół i właśnie w tym miejscu ponownie pojawiła się świeczka. Karina zapytała się mnie... Ej, ktoś ruszał tą świeczkę? I w tym momencie wszyscy zaczęliśmy zadawać sobie pytania. Kitaro, ruszałaś świeczkę? Nie. Łukasz, ruszałeś świeczkę? Nie. Karina, ruszałaś świeczkę? Nie. Operator, ruszałeś świeczkę? Nie. No właśnie, nikt jej nie dotknął, a oprócz tego numer 2 też jest poruszony. Kto miał na to wpływ lub co miało na to wpływ? Postaramy się na to odpowiedzieć, ale zanim to nastąpi, muszę powiedzieć wam o czymś ważnym. Ponieważ w tym miejscu znajduje się jedyna wybita dachówka z dachu, a jak widzicie mamy konkretne ślady dłoni. Kitaro wytłumaczy wam, o co chodzi. Tutaj w tym miejscu może właśnie świecić księżyc na daną osobę, więc mogło dochodzić do jakichś rytuałów związanych z pełnią księżyca. Ale to nie wszystko, gdyż tutaj białych śladów dłoni jest więcej. Dlaczego? Daniel, zauważ, że jesteś tyłem do pentagramu w tym momencie tutaj. I właśnie tu jest pytanie, co oznaczało dla tej osoby być tyłem do pentagramu? Czy miała za zadanie przyciągać energię, czy być ofiarą dla tej energii? Ale nadal to nie wszystko, gdyż na górze znajduje się to. Tutaj są drzwi centralnie nad tym pentagramem i to nie był portal. To była próba pewnie zamknięcia czegoś, co tutaj straszy. Pytanie tylko co? Postaramy się na to odpowiedzieć. Zaczynajmy. Dziewczyny zostaną w tym pomieszczeniu, ale gdy one tutaj będą przedstawiać wam historię i przybliżać, o co z tym dokładniej chodzi, ja razem z Łukaszem wybierzemy się w głąb młynu, bo Łukasza tutaj coś złapało. Pokażesz mi to miejsce? Dokładnie, pokażę ci, no i sobie poeksplorujemy ten młyn. Z ogromną satysfakcją i zainteresowaniem wróciłem do tego miejsca. Pomimo tego, co przydarzyło mi się tutaj 2 lata temu, wiedziałem, że eksploracja z Danielem będzie czymś naprawdę niezapomnianym, więc postanowiliśmy zostawić dziewczyny i udać się sprawdzić, jakie to miejsce skrywa tajemnica. Ruszamy razem z Łukaszem na eksplorację budynku, ale mamy ze sobą K2. Także mamy fotopułapkę, bo ja umieszczę swoją, Łukasz będzie umieszczał swoją, ale to, co trzeba już zaznaczyć, to fakt, że dziewczyny powiedziały, że ktoś tutaj krąży, nie wiemy kto, ale było podobno światło latarki. Gdzie, Łukaszu, jest to pomieszczenie? Chodź, bo już obszedłem cały budynek, więc już wiem, jak się po nim poruszać. Nie tu? Tamto tu. Kolejne wejście. Sam młyn jest na tyle duży i skrywa dziwne, na przykład takie pułapki, że musimy bardzo uważać na to, gdzie składziemy kroki, bo nie chcemy wlecieć w takie coś. Ani tym bardziej nie chcemy wlecieć w takie dziury, jak są tu na suficie. No, to jest tu. To jest tu? Tu stał Łukasz, a ja byłem tu. Takie... Bardzo mocne skoki na K2, bardzo dużo odpowiedzi na SB7, niesamowicie szybkie odpowiedzi na Fluxie. Dodatkowo ten chest rig, który zawsze noszę, sam podniósł się do góry i opadł mi na ramię, co było niesamowite. No i te kroki. Kroki ze schodów, jakby ktoś bardzo szybko zbiegał w naszą stronę. Nigdy tego nie zapomnę. Co to jest? Bez kitu, czaska jakby ktoś biegł. Kurde, ale to teraz strasznie wieje, bo te drzwi kiedyś były zamknięte. Tu mają jakieś rozdzielnie chyba. No, ale tego się nie da zamknąć. Włączone. Co, zobaczymy? Ty już, ty nie ma, Łukasz, tu nie ma co patrzeć. Nie, tu takie skoki były. Poważnie takie coś? Tak, tu były takie skoki. No przecież to jest do fulla. No, tu jest grubo. Tu jest na całe, tak? Nie, no tu nie, to tak jakby tu, faktycznie tak jakby... Ale ja poczekaj. Poczekaj, Łukasz. Mhm. Mam na to jedną teorię. Moja teoria polegała na tym,
że wydawało mi się, iż to rozdzielnia może powodować skoki pola elektromagnetycznego. Dlatego postanowiłem sprawdzić teorię w praktyce, ale zanim to nastąpi, w młynie pojawiła się kolejna aktywność. Skoro tam była rozdzielnia. Nie, ta rozdzielnia to jest pusta. Jeżeli jesteś tutaj z nami, wpłyń na to urządzenie. Wpłynęło. Jest, no. Ja pierdzielę, pięć ty. No, jak tu grzeje, ja pierdolę! No są tu skoki. Dopiero co rozpoczęliśmy naszą eksplorację i śledztwo, a młyn pokazuje, że występują tutaj anomalie, które mają bardzo dużą moc. Dzisiaj pojawi się ich mnóstwo, o czym przekonacie się oglądając ten materiał. Wróćmy jednak do mojej teorii z rozdzielnią. Nie, dobra, moja teoria nie była. No nie, masz rację, Łukasz. Diody na urządzeniu, które trzymam w dłoni. Zapaliło. Działa. Moja teoria na temat rozdzielni okazała się być błędna. Dlatego Łukasz i ja postanowiliśmy ustawić piramidę prawdy, ale do niej za chwilę wrócimy. Bo przecież co dzieje się u dziewczyn? Palimy te świeczki. I spróbujemy przyciągnąć to, co tu próbowali zamknąć. Tylko im się do końca chyba nie udało. Znaczy ja myślę, żeby się rozeznać w tej chwili po prostu z tą energią. Czyli pobądźmy przez chwilę po prostu zupełnie cicho, rozeznajmy się w tym. Mamy wrażenie, że ogólnie, że coś stamtąd może przyjść, więc dlatego tam... Dziewczyny stały i nasłuchiwały tego, co się dzieje. Czekały na znak lub sygnał, by przekonać się, dlaczego ktoś pozostawił tutaj świece, znaki, pentagram i dziwne runy. To było twoje, oni się ciebie boją i chcą cię tu zamknąć. Ale po co? Gorzej jak to poszło za Danielem. Gorzej jak tu jest coś, co łaknie mocno energii. Przecież od niego wyssało tą baterię. Mi się wydaje, że on jest najłatwiejszym celem też. Z jakiegoś powodu. No właśnie. I to tu nie będzie z nami, tylko poszło właśnie za nim. I Danielowi się rozładowała bateria. Do niego przylgnęło. Pytanie czemu? On tu jest pierwszy raz, nie? Cześć. Jestem tajemniczym narratorem, który dziś wprowadzi was w to, co robiła Kitaro i Karina. Dlaczego? Musicie wiedzieć, że po powrocie z młynu Karina zaczęła się bardzo dziwnie zachowywać. Aż na dosłownie parę dni przed publikacją tego filmu urwała z chłopakami kontakt bez słowa. To właśnie ona miała tutaj siedzieć i opowiadać wam, co dokładnie się stało. Jednak w dniu, w którym była umówiona na spotkanie z Danielem, opuściła wszystkie grupy, na których była. Przestała odbierać połączenia i odpisywać na wiadomości. Musicie o tym wiedzieć, by zrozumieć, dlaczego to właśnie siedzę tu ja, a nie Karina. Działa. To co, próbujemy z piramidą? To dobra, no to ja ci oddaję pytanie. Faktycznie. Moje urządzenia wskazywały ewidentnie, że coś za mną chodzi. Jednak to, co ciekawe, to fakt, że uzyskaliśmy razem z Łukaszem odpowiedzi na piramidzie prawdy. Wiem, że tutaj jesteś. Szkoda, że tam są te drzwi otwarte, bo tam bym zrobił sesję z Luksem. Możemy spróbować, tak czy się. Tylko tam tak wieje. To nic. Myślisz, że to wpłynie na to? Bardziej chodziło o to, że ja zmarznę. A, no to ej, Łukasz, ja jestem gruby. To nie byłeś ty. To nie byłeś, Nie, to nie byłem ja, bo inaczej by... podszedłeś, to się zapaliło. No. Dobrze, czyli jesteś z nami. Dziękuję za odpowiedź. Powiedz, pamiętasz mnie, jak tutaj byłem wcześniej? Jest, widziałem, no. A właśnie, wiesz, co jest najśmieszniejsze? Właśnie chciałem powiedzieć, wpłyń na któryś z tych urządzeń. No, nie zdążyłem czy tego to powiedzieć. Czy to ty wystraszyłeś? Wystraszyłaś Łukasza, jak tutaj był? Odpowiedz na piramidzie. Zapal zieloną diodę, jeżeli tak, jeżeli nie czerwoną. Więcej odpowiedzi w tym miejscu nie uzyskaliśmy. Postanowiłem rozdzielić się i ruszyć na piętra, zostawiając Łukasza przy rozdzielni. Wróćmy jednak na chwilę do dziewczyn. K2. Zwróciliście uwagę na Sowę? Wyjątkowo często będzie ją słychać przez całą noc. Dodatkowo K2 wskazywało pełen zakres aktywności, a to oznaczało, że dziewczyny nie były tam same. Dobra, i teraz coś sprawdzimy.
czy teraz ze mną porozmawiasz. Jeżeli tak, skrzyżuj, jeżeli nie, otwórz. To jest kanał do komunikacji. To jest po to, żeby się skomunikować z tym. Dzięki temu można bardziej, dlatego jest na pół otwarta. Czy to prawda? Czy to, co mówię, ma sens dla ciebie? Aha. I też mi się zrobiło ciepło. Portal był dla dziewczyn łącznikiem do komunikacji z czymś, co próbowało z nimi rozmawiać. W pewnej chwili Karinie zrobiło się ciepło. To nie był przypadek. Takie anomalie wystąpią jeszcze w tym odcinku, dlatego oglądajcie uważnie. Za chwilę zobaczycie też, że Karina zwróci uwagę i powie o dotyku na rękach. To wszystko zaczynało się łączyć i wskazywało, że jakiś byt, demon lub inna siła pobierają energię z Daniela. Jeżeli moja teoria się sprawdzi, to teraz różdżki powinny znowu zacząć odpowiadać. Czy jesteś tutaj z nami w tej chwili? I teraz... Ja czuję dosłownie dotyk na rękach tu. Zapytaj go, czy polubił Daniela, jego energię. Serio, zapytaj go. Czy polubiłeś energię Daniela? Karinie. Bo widać było, że podoba ci się to, że ma charyzmę i dużo energii. Dlatego ci brakuje. Czy żywisz się jego energią? Blondyna, który tu był. Nie. Czemu nie chcesz teraz odpowiadać? Cały czas jakby jedna świeczka tylko miga. Reszta stoi, tu jest przewiew. Reszta stoi. Ta jedna miga. Dziewczyny analizują pentagram i dziwne anomalie występujące na miejscu. Robi się ciepło. Ja w tym czasie w dalszym ciągu eksploruję młyn i pozostałości maszyn z czasów jego świetności. To miejsce musiało robić ogromne wrażenie podczas lat, gdy wszystko tutaj prężnie działało. Tu są śruby, które pewnie obracały się, wsypywały mąkę w te spadzie, które tam na dole przy Łukaszu były bezpośrednio. I to właśnie z tego to wszystko, czyli z góry było zsypywane na dół i to było rozsortowywane dalej. O proszę, dzień dobry, kimkolwiek jesteś. Czyli interesujesz się tym, że opowiadam o twoim młynie. Czy możesz zapalić wszystkie 5 diod? Do czerwonej. Chciałbym zobaczyć czerwoną diodę. Tak, widzę, że próbujesz. Ej, coś tu... Aha. Ale te kolby już są zaśniedziałe wszystkie. I to nie zadziała. A tu maszyna numer 3. Czyli nie jest to prawdą, że wszystkie maszyny były właściciel zniszczył, ale prawdą jest, że występują to anomalie. Zobaczcie, po raz kolejny K2 skacze prawie do maksimum. Ale a propos podłóg i upadków, to między innymi mówiłem o tym. To był ogromny obiekt, który musiał zatrudniać kupę ludzi. A, tu jest wyjście na zewnątrz. Dobrze, że tego nie otworzyłem, bo bym wyleciał tam. Pamiętajcie, że jak eksplorujecie, to musicie patrzeć pod nogi. Ej, da się wejść na górę jeszcze. Idę zobaczyć, bo te maszyny mnie zaintrygowały. Aktywność spadła, ale zapytam Łukasza, czy coś ma. Jak tam Łukasz? Ja pierdolę. No, chyba go wystraszyłem, bo się... Bo się odezwał. Na razie cisza. Odpalam radio. Znalazłem maszyny, K2 skacze. I to całkiem nie, że tutaj też wyżej. Zamknij ryj! Prawdopodobnie to poszło za to, bo już nie miałem odpowiedzi.
Być może. Anyway. Czy to radio? Możemy to wyłączyć? To. No, no, na razie to jest potrzebne, co się wyłączy. Przekręć. Jest. Dobra. No, nie jest na to jest w ogóle. Tędy musiała zsypywać się mąka. Tylko skąd? Nie znam układu młynu, nie wiem jak działają młyny, ale może ktoś z was będzie w stanie mi w komentarzu wytłumaczyć, jak te pomieszczenia gospodarcze mogły ze sobą być zaaranżowane. No bo przecież taki młyn, te rury, to też coś świadczy, tędy też coś na pewno leciało. No i tutaj do każdego z tych pomieszczeń tak naprawdę prowadzą te kręte schody i one idą jeszcze wyżej, a ja tam wyżej pójdę na pewno. A przede mną kolejne maszyny. To była wagopakarka, niekompletna. Przynajmniej tak jest tutaj napisane. Czyli to musiało służyć ważeniu. Tylko pytanie, czy worków, czy konkretnej ilości mąki. Możecie coś dla mnie zrobić? Proszę. Zapalcie czerwoną diodę na piramidzie. Możecie to dla mnie zrobić? Nie uzyskałem już żadnych odpowiedzi. Przynajmniej teraz. Przynajmniej w tym miejscu, ale to jeszcze nie był koniec. U dziewczyn też się dzieje. Właśnie Karina przykłada dłonie do białych symboli, będąc tyłem do odpalonego pentagramu. To w ogóle jest też źle zrobione, bo to się uziemić nie da. Jezus, Seta zostawiło. Co? Set powiedział przez mikrofalówkę, że go zostawiło. No bo poszło do Daniela. Bo poszło za Daniela. I to jest wszystko. O to chodzi. Byli razem, rozdzielili się, poszło za Daniela. Eksplorowałem wiele różnych obiektów, ale powiem wam, że podłoga w tak dobrym, świetnym stanie nie była nigdzie. Dopuszczalne obciążenie 535 kg, 400 kg na metr kwadratowy. Aż żałuję, że te wszystkie maszyny stąd zniknęły. To musiało być bardzo ciekawie. Tak jak zresztą pokazuje to K2. Dziękuję, czyli jednak ze mną jesteś. No ewidentnie coś za mną chodzi. Coś tutaj jest, ale ja to muszę przyjść z dziewczynami. Albo z Łukaszem, żeby spróbował z SB7. Idziemy wyżej. Kolejne piętro wieży, a widzę, że tam na wieżę można wyjść jeszcze wyżej. I może mi się to uda. O, jesteśmy w ciekawym pomieszczeniu, w którym cały czas wykazuje aktywność. Wyłącznik awaryjny miał tutaj miejsce. Wiecie co? Spróbuję użyć dyktafon, jak to tak cały czas za mną chodzi. Położyłem kamerę na ziemi, uruchomiłem dyktafon, położyłem miernik pola elektromagnetycznego i rozpocząłem sesję EVP. Czy coś na niej złapałem? Posłuchajcie. Witajcie! Albo witaj! Wiem, że chodzisz za mną cały czas. Chciałbym ci zadać pytanie. Dlaczego za mną chodzisz? Odpowiedz do urządzenia, które trzymam w swojej dłoni. Czy chcesz mi zrobić krzywdę? Jak masz na imię? Czy był tu kiedyś młyn? Co ci się stało? Czy coś się tutaj złapało? Wy to już wiecie. Ja będę musiał to przesłuchać w domu. Ruszamy dalej. Danielu, jesteś na górze? Jestem. A skończyłeś już tam na dole? No tak. To poczekaj, zejdę do ciebie wieżyczką. I zejdziemy, wejdziemy sobie, zobaczę tylko ile mi u góry zostało. Jest. Jedno piętro i idziemy na tyle. Dobra, jestem tu na dole. Zwróćcie uwagę, cały czas K2. Cały czas to coś za mną chodzi. To za tobą poszło, bo ze mną prawie w ogóle gadać nie chciało. Stary, no mam 5 skoków cały czas. To zobacz, zobacz, idę do ciebie, patrz. Ty, wyłączyło się. No. Tak jakby się zatrzymało. Dobra, ustawmy fotopułapkę. No to mówię ci, ty zostaw na górze, ja zostawię tutaj na dole. Fotopułapkę? Jeżeli coś się nagra, będziemy mieli na obu to. Ja mogę, bo tam są duże pomieszczenia do góry. No. Ale ja bym chciał ci... To dobra, ustawmy twoją fotopułapkę
I pójdziemy do góry, patrz znowu. Patrz, 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 co się dzieje. Ja pierdzielę, 5. Ja pierdzielę. Chodź, ustawimy twoją fotopułapkę, pójdziemy do góry. Tutaj? A nie, to są piwnice. Sprawdzamy? Czy ustawimy fotopułapkę? Skoro już byliśmy przy piwnicach, postanowiliśmy je sprawdzić. Niestety, w środku nie znaleźliśmy nic ciekawego. Prawdopodobnie znajdował się tutaj magazyn. No to jest małe. Malutkie to jest, straszne. To wygląda jak magazyny by tutaj miały być. Stara drabina. O. Mi się wydaje, że tu składowali zboże. No, jakiś magazyn. Albo tak, jakiś magazynek, albo cokolwiek innego. Chodź, ustawimy tą fotopułapkę. Wyszliśmy z piwnic. A skoro złapałem się już z Łukaszem, postanowiłem zapytać go, co udało mu się zarejestrować. A co ty w ogóle miałeś na swojej sesji? Kurde, były jakieś szczątkowe odpowiedzi. Jestem, ilu was jest, wielu albo dużo, coś takiego. Jak się oddalałeś bardziej, to coraz mniej odpowiedzi było, aż w końcu była cisza. Spróbujemy do góry zrobić sesję. No. Ja poprowadzę. Fotopułapki rejestrują obraz. Dlatego my razem z Łukaszem udajemy się na samą górę. Na strych. Bo ja sobie przeszedłem trochę. To było tak, że im wyżej idziemy, bo są te pozostałe maszyny jeszcze po mieleniu zboża, po przesypach. Szczególnie na tych piętrach tutaj pomiędzy. Ale... I wiesz, tym bardziej jak tutaj te maszyny stały wszystkie, to podłoga musiała być wytrzymała. No i właśnie to jest to, dlatego chciałem ci powiedzieć, że moim zdaniem ta podłoga jest na tyle trwała ze względu na ciężar, który musiała obsłużyć, bo na przykład znalazłem znaki, gdzie maksymalny udźwig to na przykład 450 kg. Tu robiłem sesję z dyktafonem. Wydaje mi się, że może coś jest, ale nie jestem, nie chcę, wiesz. Wydaje mi się, że tak, ale muszę sławki wziąć, ale tu są te maszyny i to jest jeszcze wyżej i właśnie tu jeszcze wyżej nie byłem. Więc chodź, zobaczmy, co tu jest. Na strychu nic nie ma. Poza śniegiem. Po strychu udaliśmy się jeszcze do wieży. No nic tu nie ma. Na strychu nie było nic konkretnego. Dlatego postanowiłem zaprowadzić Łukasza w miejsce, które i na mnie wywarło ogromne wrażenie. O, tu zrobimy sesję. Patrz, jak pięknie tu jest. Na tym tle. Jo, bo wiesz, bo za pierwszym razem jak to nagrywałem, myśmy na górę nie wchodzili. A, przez te a dziury, to zobacz. Się bali. Zobacz. No. Tylko skorodowane już nie działa tak, nie? Ale tędy musiała lecieć mąka i ona spadała w dół. Mhm. Zróbmy tu sesję. Zróbmy tu sesję. Nim mieliśmy rozpocząć swoją sesję, chcieliśmy dowiedzieć się, co się dzieje u dziewczyn. Ty, w ogóle zobaczmy, co jest u nich, co się no. dzieje. Halo, halo, ekipa, jak u was sytuacja? Ale przecież nikt nam nie odpowie, gdyż Kitaro i Karina wyłączyły krótkofalówkę, będąc wkręcone w paranormalne śledztwo. Czy możesz wskazać, czy gdzieś tu jesteś, gdzieś tu stoisz? To jest ciekawe, bo wskazuje to miejsce, gdzie jest ta ręka, gdzie ją właśnie przykładamy. To jest główny punkt tego pentagramu. Spróbuj jeszcze raz. Czy możesz jeszcze raz wskazać, gdzie jesteś, gdzie się znajdujesz? Gdzieś cały czas jest jedno miejsce. Cały czas mi w głowie chodzi ta szklarnia. Truda ją nawet pokazywała tą szklarnię. Sprawdzimy tam. Ja uważam, że oni... Spieprzyli ten rytuał? Tak. W tym momencie, dotykając znaków, ładuje energię dla czegoś, co w dalszym ciągu próbuje nawiązać kontakt. Kitaro wspomniała o szklarni, która znajduje się na zewnątrz.
Dlaczego Karina i Kitaro otrzymywały taki przekaz? Ciężko powiedzieć, gdyż tak jak wspomniałam wam na początku tego filmu. Od czasu powrotu z nagrań Karina zaczęła się bardzo dziwnie zachowywać, co spowodowało, że cała ekipa, która była na eksploracji, zaczęła się po prostu martwić. Jeśli tylko dowiemy się, co się dokładnie stało i z czego wynika tak drastyczna zmiana w zachowaniu i komunikacji, Daniel od razu was o tym poinformuje. I paradoksalnie oni chcieli to wypędzić stąd, nie chcieli, żeby to się tu zatrzymało. Uważam, że jak przykładasz te dłonie, to ładujesz to energetycznie. Ładujesz w to energię, jak dotykasz właśnie tych wszystkich rąk, tych ułożeń. To, co robił Daniel, dlatego mówię. I wtedy możliwe, że mu zostało tą energię. I ze mnie też to pożarło energię, dlatego tak z tymi różdżkami się chciało od razu kontaktować. Mam rację. Próbowali cię wypędzić stąd, ale ty nie jesteś demonem. Ty jesteś wkurwionym poltergeistą po prostu. Czujesz energię, bo jej potrzebujesz, no, tak jak każda taka istota do utrzymania. A bez sensu, żeby próbować cię zamknąć, prawda? Ty tylko chronisz swój dobytek i taka jest prawda, bo to było twoje. Wiesz, to jest właśnie to, jak się amatorzy biorą za robotę. Nie rozpoznają energii, nie rozpoznają tego, co tu jest, a poltergeisty też ściągną energię, bo to jest, duchy to są takie, dla mnie takie Janusze Kowalskie, wiesz, taki se jest, bo se jest, dobra se bądź, chcesz se zobaczyć świat. Ale poltergeisty też potrzebują energii. Ja próbuję go denerwować, no to... No i mamy efekt. Mamy efekt. Karina i Kitaro prowadzą swoją sesję. Dlatego pora na naszą, moją i Łukasza. Flux! Słyszałem. No? To było flux? Flux. Serio, kurwa? Tak. Było flux. Czy chcesz ze mną porozmawiać za pomocą tego urządzenia? Słucham? Nie mam pojęcia. Nie, wcześniej było ten, usłyszałem jakby odpowiedź dziwne rzeczy. A później było jak coś takiego, no mów, czy coś takiego? Co chcesz nam przekazać? Flux. Jest, no. Może skorzystajmy z tego, kurwa, jak to działa. Ja pierdzielę! Jest, no. Odpowiedzi na SB7, odpowiedzi na fluxie. A to oznaczało, że nie jesteśmy sami. Ale zobacz, to by się zgadzało. Było flux i teraz zapalił się flux. Zadajemy tam pytania w takim razie. No, zadajemy. Dziewczyny podczas naszej sesji również próbowały nawiązać kontakt, ale u siebie. Nie chcemy ci przeszkadzać. Wiemy, że to jest twoje. Tu jesteś, prawda? Tak. Polubiłeś Daniela? Tego, co tu się wspinał jak małpa. Tu ma dużo energii, prawda? Nie taką jak my. Ekipa otrzymuje mnóstwo odpowiedzi na Spirit Boxie. Karinie ukazała się nawet jakaś kobieta. O co dokładnie chodziło? Chętnie zapytałabym o to Karinę, gdybym miała ku temu okazję.
ewidentnie coś próbowało rozmawiać z dziewczynami. To było bardzo interesujące i intrygujące. Dlatego zobaczcie, co działo się dalej, gdyż nasza damska połowa ekipy kontynuowała śledztwo. Jakby uderzenie było słychać. Pokazuje mi jakąś kobietę. Boisz się, że to skończymy? Boisz się, że zakończymy rytuał? Nie mamy zamiaru cię wypędzać w ogóle. To jest... Chwytam je coś za plecy. Nie chcemy cię tu zamknąć. To jest twoje. Wiemy, że to jest twoje. To wszystko, co tu jest, ci się należy. Można powiedzieć, że z całą pewnością nie jesteśmy tutaj sami. Anomalie występują nie tylko u mnie i Łukasza, ale również u dziewczyn. Wróćmy jednak do naszej sesji. Czy stała się tutaj komuś krzywda? No, pięknie. Pięknie. Jest odpowiedź na tak. I też o nim przed chwilą pomyślałem. Tak? Tak. Ale widziałeś od razu pytanie. Czyli to dlatego coś tu się dzieje. No. To czekaj, ja zadam dalej. Dawaj. Czy Niemcy są za to odpowiedzialni? Tak czy nie? Ja mam lepsze pytanie. Jakie? Teraz ja zapytam. Jestem ciekawa odpowiedzi. Czy należysz do rodziny Bergmanów? Zaraz ci powiem do pana. Mhm. Zadamy kolejne pytanie, o kurwa. Jest. No. Czyli rodzina Bergmanów. Rodzina Bergmanów. A ja z rodziną Bergmanów styczność miałem. Najbardziej nawiedzony pałac, który jest oddalony stąd jakieś 50 km. Ale poczekaj, bo może to jeszcze... Dlatego też jak przeczytałem tą historię, to chciałem tutaj z tobą przyjechać. I teraz się jeszcze K2 zapaliła. Czy posiadaliście pałac w przeszłości? Pałac Bergmanów. Zwróciliście uwagę na Sowę? Cały czas z nami jest. Tak samo jak dziwne anomalie i odpowiedzi, które uzyskujemy. Tak, kurwa, rozmawiamy z nimi. Serio z nimi rozmawiamy. Tak. To już nie tylko SB7, ale także potwierdzenia odpowiedzi na piramidzie prawdy, dziwne odgłosy i mnóstwo przerażających anomalii. To oznaczało, że będzie jeszcze grubiej. I było. Bo były kolejne odpowiedzi. Ja byłem w tym pałacu, on jest jeszcze bardziej chory od tego miejsca. Ja pierdolę. A co się działo w tym pałacu? Wszystko.
Jaka tam jest historia? Może zapytamy o to? A czy tam jest podobna historia jak tutaj? Postawili go Bergmanowie, później ktoś go przejął i na samym końcu któryś właściciel stamtąd odszedł. To jest ten odcinek, co ja z Mystery Hunters nagrywałem, oglądałeś go na streamie. Okej, ale ej, no rozmawiamy, no to zadajmy ten. Mówię, przecież pamiętam, w pierwszej minucie, jak wszedłem na pierwsze piętro, było słychać koło mnie, jakby ktoś spadł ze schodów. Okej. To jest tam, co ta kamera nawet spadła, ten, z tego stojaka całego. To zapytajmy o to. No. W Pałacu Bergmanów, kiedy Łukasz udał się na samotną eksplorację strychu, przechodząc obok kamery z diodami full spectrum, powerbank, sam się odpiął i z niesamowitym hukiem uderzył o ziemię. What the f***? Czy ktoś spadł ze schodów, tutaj lub w pałacu, w Bergmanów? Czy stała się komuś przez to krzywda? Taka dwójka zapaliłaś. Tak czy nie? Ja cały czas miałem wrażenie, że tak jak ci mówiłem ten, przez telefon, że ktoś po prostu z właścicieli chce nas stąd przepędzić, żebyśmy tutaj nie chodzili. Jak się pytałeś, co tutaj może straszyć? To zapytajmy. Czy mamy sobie stąd pójść? Czy mamy opuścić to miejsce? Porozmawiaj z nami. Co jest? Coś tu jebie przed chwilą. Gdzieś tam. Nie, bo ja tu usłyszałem jakieś skrzypienie. Jak tu wszedłem, usłyszałem takie na samym końcu tego pomieszczenia. Okej. A wiesz, o czym pomyślałem? O czym? Zadać pytanie, zrób coś, żebyśmy cię usłyszeli. Czy jesteś tutaj dalej z nami? To ważne, bo nie wiemy, czy możemy prosić cię o dalszą rozmowę. Użyj proszę piramidy przede mną i odpowiedz. Czy mogę ci zadawać kolejne pytania? Czy Bergmanowie byli dobrymi ludźmi? Tu już brak odpowiedzi. Zadam ostatnie pytanie, jeżeli nie odpowiesz, pójdziemy sobie stąd. Chcemy z tobą porozmawiać. Może będziemy w stanie ci pomóc, ale musisz z nami chcieć rozmawiać. Czy Bergmanowie byli dobrymi ludźmi? Odpowiedz proszę mi tylko na to pytanie, tak czy nie? Tak po tej stronie, nie po tej stronie. Masz na to pół minuty. Na mnie jakiś chłód zaczął tutaj napierdalać. Czuję powiew chłodu, a tu są okna pozamykane. Dobra, idziemy zobaczyć. Cały czas tutaj stałem, było ciepło, nagle poczułem taki powiew chłodu na sobie. No. Dziękujemy ci za odpowiedzi. Widzimy, że nie chcesz dalej rozmawiać. Zostań tutaj w takim razie. Nie podążaj za nami, nie masz takiego prawa. To jest twoje miejsce i to jest twój dom. I żegnajcie. Żegnajcie. Ale przez to słychać uderzenia, takie dup. Tak, tak. Dup. Tak, bo tak.
pytanie za milion. Czy to przez te drzwi, czy przez tamte, ale tam nic nie próbuje wyjść. Totalnie nic. Co jakiś czas K2 tu miga. Ale to się boi jakby. Kolejne odpowiedzi i anomalie, które udało nam się zarejestrować, utwierdziły nas w tym, że trzeba tu przyjść całą ekipą. Dlatego postanowiliśmy cofnąć się do Kitaro i Karinę i zobaczyć, co się u nich dzieje. Wyszliśmy z młynu. Nie wiedzieliśmy jednak, że na miejscu nie zastaniemy nikogo, a nasze oczy zobaczą coś, czego nawet sobie nie wyobrażały. Okay. O kurwa, stary. Chodź. Ja nie wiem, czy dobrze, że tu idziemy. Zrobili to. Tak. Ej, oni to odpalili. Tak, odpalili świeczki. Aha, i oni tam nagrywają w ogóle cały czas to. Dobra, zawijajmy stąd, bo ja nie wiem, czy to dobrze, że tu jesteśmy. Byliśmy zszokowani tym, co ukazało się naszym oczom. Woleliśmy opuścić ten budynek ze względu na to, że nie wiedzieliśmy, jakie zagrożenia wiążą się z odpalonymi świecami przy pentagramie. Na zewnątrz udało nam się zlokalizować dziewczyny i podsumować to, co wydarzyło się do tej pory. Próbowaliśmy się skomunikować i pytałyśmy, czy ciebie polubiło. I za każdym razem odpowiadało, że tak. Okay. Do ciebie przylgnęło. Bo ja poszedłem do góry, poprowadziłem swoją sesję z dyktafonem i dodatkowo zacząłem zadawać pytania. Cały czas 5 kresek, nie? To wracało, przychodziło. Może odpowiadało wam i wracało do mnie. Mogło tak być, nie? Po podsumowaniu pierwszych dziwnych zjawisk postanowiliśmy wspólnie udać się w to samo miejsce, w którym razem z Łukaszem uzyskaliśmy kilka odpowiedzi. Przed nami było najgorsze. Mój nos zamarza, moje całe ciało zamarza. Nasze ciała wszystkie zamarzają. Ale robimy to dla was, więc zostawcie tutaj łapy w górę. Gdy moja fotopułapka rejestrowała obraz, fotopułapka Łukasza zarejestrowała uderzenie, a także damski głos. To nie jedyne, co zarejestrowaliśmy na fotopułapkach, ale o tym przekonacie się oglądając także perspektywę Łukasza. Było nas tutaj przez dobre kilkadziesiąt minut. Fotopułapka rejestrowała cały czas, więc jeżeli coś się na niej zapisało przez 28 minut, to zobaczycie to. Dajcie znać w komentarzach. Tymczasem pora nawiązać kontakt. Bo mnie to sprasza, tak, jest strasznie ciepło i... Okej, dobra, anyway. Karina już miała zaczynać, ale wyczuwała tam obecność ogromnej energii, co powodowało w niej jakieś nieprzyjemne emocje. Ja chcę to po prostu mieć za sobą i chcę zrobić ten kontakt i już się wiem, mieć po prostu, więc zrobię ale to. Widzicie, wszyscy się tu f***ają, nie? Tak dziwnie. No ja już jestem po prostu, mam ochotę kogoś robić w tej chwili. Przeszło stąd, tu. Bo przeszło ciepło. Rekord za śmieci. Jest cieplej, ja czuję. Ja zapominam, co ty mówisz w ogóle, ja nie wiem, co ty do mnie mówisz i ty też tak miałeś przed chwilą. Karina ma w ręce różdżki i wytłumaczę wam, po co. Tych różdżek będę używała do kontaktu z energiami, też z osobami zmarłymi. Jak to działa? Powinniście doskonale kojarzyć z poprzednich odcinków, ale jeżeli ktoś z was nie widział, kliknijcie tutaj, tam jest wywiad z Kariną i dokładnie to tłumaczy. Tymczasem... spróbuję nawiązać kontakt. No to zaczynamy. Miałam przekaz właśnie, idę za tobą. Aha. Ale idę za mną, tak? Tak, idę za tobą. Tak. Poszło na mnie. A tam się dobrze. Jeśli dobrze się domyślam, wcześniej już z tobą rozmawiałam, czy to prawda? Tak nieśmiało. No dobra. Czy byłeś z nami na strychu? A słyszeliście to? Nice. Było się okno. To było okno? Mhm. Tak. Dziękuję za odpowiedź. Czy chodziłeś między nami a chłopakami, którzy byli w drugim budynku? Byłem wszędzie. Taki przekaz?
Byłem wszędzie. Jest tutaj jedna niż... więcej niż jedna energia. Prawda? Znowu okno. Tak. Ale łupią. Okna. Słyszycie, jak często uderzają? Nie jest to wiatr, gdyż byliśmy tutaj wcześniej. Okno uderza zawsze przy odpowiedzi. A jest to mega przerażające. Czy są tutaj energie ludzkie? Aha. Czy to z wami rozmawialiśmy? Czy to z energiami ludzkimi rozmawialiśmy? Nie odpowiem. Prosiliście, żeby kolejnym razem zadawać też pytania na nie. Bo to jedno z nich. Czy ten budynek należy do rodziny von Zebelit? Czy chcecie rozmawiać z Danielem? Brak odpowiedzi. Co czujesz? Czy wolicie rozmawiać ze mną? Nie będziesz nam rozkazywał. Nie odpowiedzą na nie. Nie odpowiedzą na nie? To tak. Jest ciekawe. No. No to zapytam o to, co na fluksie. No. Czy chcecie nam zrobić krzywdę? Nie będziemy z tobą rozmawiać. Ja pierdolę, to jest pojebane. Co to jest za miejsce? Pierwszy raz... Młyn. One chcą tylko twojej energii. To przez to, że tak wieje światło? Dlatego tak do mnie lubią? Nie. Nie, no nie, no widzę, że nie. Nie. Jezu, coś się komunikuje bardzo przeze mnie. Aha. Oho, o k***a, słyszę. Ja. Przekazało mi, nie potrzebujesz różdżek. Wiem, że ich nie potrzebuję, ale tym sposobem sobie potwierdzam wasze odpowiedzi. Czy pobraliście energię z Daniela? A. Ale i tak nie pokazujecie swojej mocy. A. Tak. Cały czas to okno. Przy każdej odpowiedzi. Mhm. Znowu tam szurnięcie. Nie będziemy tańczyli tak, jak nam gracie. Będziemy grali tak, jak wy tańczycie. Karina otrzymuje przekazy. Jak dokładnie wyglądają? O to musimy zapytać Karinę, gdy będzie już ku temu możliwość i okoliczności. To, co jest pewne, to fakt, że wygląda coraz gorzej. Traci momentami świadomość. I było widać, że to coś, co towarzyszy im od samego początku, nie życzy sobie obecności eksploratorów. Ja pierdolę, jak tu jest gorąco. Też to słyszałem. Słyszałem, szedł, jak coś mówił. I wtedy poczułem taki podmuch gorąca na plecach. To co nosisz? Przestaje mi się to podobać, nie? Pierwszy raz przestaje mi się na nagrywce. Ja... Wskażcie, gdzie jesteście, gdzie kumuluje się wasza energia. Tu jest ciepło, ja tu czuję ciepło. Czy stoicie koło mnie? To był twój oddech? Też to słyszałem. To było... Sapnęłaś? Tak, sam, bo to słyszałem. Tak, tam. Oddech słyszany brzmiał jak ciężkie sapanie. Wszyscy to słyszeliśmy. Chłód, ogromny chłód. O! Tu. Tak, no. Stoi, przede mną stoi, patrz, chucha mi w twarz. No, nie. Czuję to, czuję powiew na twarzy. Ale p***one to jest. Czy to prawda? Stoisz przed nami. O, mocniej. No fajnie. A możesz otworzyć na nie? Czy no
cię o to prosić. Czy możesz otworzyć na nie? Właśnie te różdżki, które mam w dłoni. No to wymaga dużej siły. Masz ją? No, znowu ten sam przekaz. Nie będę robił tego, co chcesz. Okej? No to nawet jak poprosimy o hałas, to tego hałasu nie będzie. Dlatego jak rozkazywaliśmy, żeby w coś uderzyło, to nie zrobiło tego. Ale jak nie mówiliśmy tego, to wtedy słyszałem te uderzenia. Ale zobaczcie, że okno przy każdej odpowiedzi stukało, teraz jest cicho. Ale nie podoba mi się. Ja w ogóle patrzę na ciebie, Karina, i jesteś, w sensie, strasznie się odklejasz, nie? No, ale to nie w dobry sposób. Aha. No, w zły sposób. Mhm. Mi się tu bardzo podoba teraz. Ale to nie jest moje. Szklarnia. 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 Tam też szklarnia. Możemy iść do szklarni. Tam było coś. Ale tam nie jest ludzka energia. To nie jest ludzka energia. Mam w tej szklarni teraz to, co mi przypomniała. Oho. Zapytaj o szklarnię. Zapytaj o szklarnię. Czy mamy iść do szklarni? Chcesz, żebyśmy poszli do szklarni? Aha. Szklarnia, właśnie. No. Kroki. Tak. Tak. Słyszeliście? W tym momencie usłyszeliśmy kroki dwa piętra nad nami. Przecież nikogo tam nie mogło być. Więc była dla nas to konkretna i znacząca anomalia, której nie byliśmy w stanie sensownie wytłumaczyć. Trzy kroki były. Mhm. Takie... Coś takiego. Tak. I okno. Ja p***ole, co tu... Ja nie wiem, co się dzieje, widzowie, ale to jest najbardziej p***ne anomalie to w nawiedzonym hotelu w Anglii. Wiedzieliśmy, że to jest. A tutaj? Mówiłem. O, Łukasz, ale ty miejsce znalazłeś, nie? Mówiłem, że tutaj tak będzie. Ja p***, ale nie podoba mi się to. Niemalże chwilę później usłyszeliśmy kroki, ale na dole. I nie były to trzy stuknięcia. Tylko konkretny, sensowny ruch i odgłosy. Dlatego w pierwszej chwili pomyślałem, że to policja. O, chyba słyszeliście? To było stamtąd. Tam to jest. Cicho, cicho, cicho. Zgaszcie światło. Bez latarki. Ja tego nie widziałem, bo wszystko rejestrował mój operator, włączając i gasząc światło. A chwilę później mi to pokazał. Gościu się normalnie czołgał po ziemi i wstał. Pato. Pato, pato. Ten shot i będzie tak... No, dobra. Wstał, kurwa. Czołgał po ziemi, i wstał nagle. Tak wjechał głową. Dobra, damy, bo oni nam próbują zaburzyć tu. Ta sytuacja była dla mnie ogromnie irytująca. Rejestrujemy mnóstwo paranormalnych aktywności, a mimo to znalazła się osoba, która postanowiła przerwać nasze śledztwo. Zdążyła tylko dojść na piętro i pomachać dłonią, ale mój gaz pieprzowy jako argument chyba okazał się być bardziej skuteczny niż dalsza eksploracja budynku przez tego tajemniczego chłopaka. Że co? Co gadacie? Co? No trzeba zabrać to. Dlatego oni mieli tu wejść, oni się cieszyli, w chuj, tu przyjdą. No ją odkleiło. Bierzemy stąd. Tak. Pożegnałaś się? Pożegnałam się, ale oni się ze mną nie pożegnali. Dobra. Mieliśmy dość. To miejsce nas przerosło. Karina wyglądała coraz dziwniej, dlatego wspólnie postanowiliśmy pierwszy raz w historii naszych śledztw na jego przerwanie. Dla dobra jego uczestników. Młyn skrywa jakąś dziwną tajemnicę, której tym razem nie byliśmy w stanie rozwiązać. Ale mam genialny pomysł. Mogę ustawić tam fotopułapkę na kilka dni, tak by udało nam się zarejestrować grupę satanistyczną lub ludzi, którzy odwiedzają to miejsce, by dowiedzieć się, jakie tajemnice tak naprawdę skrywa młyn. Nie wiem, co dzieje się z Kariną. Straciliśmy z nią kontakt.
ten młyn spowodował bardzo dużą liczbę dziwnych anomalii. Jeżeli chcecie więcej, zostawcie tutaj 15 tysięcy polubień, wtedy zamontujemy fotopułapkę. Pojedziemy tam, prawdopodobnie uszykujemy dla was jeden z najgrubszych materiałów na YouTubie. Subskrybujcie mój kanał, wciskając ten czerwony przycisk tylko tam na dole, wtedy będziecie na bieżąco i do zobaczenia w kolejnym materiale.